Chrystus ma trzy adresy. Chrystus ma trzy adresy i o dwóch bardzo często zapominamy i o dwóch raczej nas Kościół rzadko poucza, choć może w tej chwili już się troszkę zmieniły czasy i troszkę więcej. No przede wszystkim to jest Eucharystia. Drugi adres jest Kościół, jako wspólnota, jako tradycja, przez duże T, tradycja nie polegająca na tym, że mamy robić taki ukłon, czy komunia święta na rękę, czy nie na rękę. Tradycja nie polegająca również na tym, że msza święta musi być, jedynie ważna musi być po łacinie. Natomiast tradycja przez duże T w pojęciu takim teologicznym, czyli przekaz wiary od pierwszych apostołów. Pogłębiany przez każde pokolenie od pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy były najrozmaitsze schizmy i błędne nauczania, ten przekaz się wykuwa w każdym pokoleniu. Pismo Święte to jest depozytariuszem, jest Kościół, sakramenty przez Kościół przecież przechodzą. I wspólnota, jako wspólnota moich braci i sióstr. To jest drugi adres i trzeci adres to jest drugi człowiek, a szczególnie ten najsłabszy. I to, powiedziałabym, jest chyba najtrudniejszy adres. Uciekamy od niego, dlatego że zdajemy sobie sprawę z tego, że może nas zaprowadzić do wielkich wyrzeczeń i cierpienia. Ale bez tych wszystkich trzech adresów naraz nie spotkamy Chrystusa. Nie można tylko ocierać jego zmaltretowaną twarz bez Eucharystii i bez Kościoła. Bo zawsze zbłądzimy. Nie można żyć w Kościele, nie żyjąc Eucharystią i tak dalej, i tak dalej. Są trzy adresy, które musimy naraz w nich musimy szukać Chrystusa. I bez tego nie ma pełni życia, nie ma miłości, nie ma wolności. Nie warto. Nie warto, dlatego że przechodzenie obok Pana Boga, oczywiście próbujemy to robić, każdy z nas w każdej chwili, ominąć Pana Boga. Natomiast jeśli chcemy miłości, a każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, także ci, którzy nie zdają sobie z tego sprawy lub ten fakt odrzucają, największą tęsknotą naszego serca, w rzeczywistości chyba nigdy na tej ziemi niezaspokojoną, niemożliwą do zaspokojenia, jest miłość. Jest pełnia miłości, jest pełnia harmonii, pokoju wewnętrznego, także oczywiście zewnętrznego, bo chaos, niepokój na zewnątrz odbija się na naszym wnętrzu. I odwrotnie, to my możemy wprowadzać pokój i miłość. I jeśli omijamy tego, który jest miłością, no to omijamy źródło i wtedy szukamy czasami rozpaczliwie w różnych bardzo dziwnych rzeczach, od uzależnień w rodzaju alkohol, narkotyki, po seks, pieniądze, najróżniejszych, które nas zniewalają, dają nam przez chwilę uczucie ulgi, ale później nas zniewalają. Także to miłość jest miłością, jest jedynym źródłem i teraz możesz wybrać oczywiście, ale jak próbujesz, to zobacz, jakie są tego skutki. Niestety miłość jest związana z nieprawdopodobnym szczęściem i radością, ale także związana jest z bólem, bo taki jest nasz ludzki los od czasu, w którym zdecydowaliśmy się wybierać, czyli od czasów grzechu pierworodnego. Ale trzeba wiedzieć, że Chrystus zmartwychwstał. W związku z powyższym ten ból jest, można powiedzieć, bólem przejściowym, choć bywa, że dla wielu kończy się tu na ziemi śmiercią. To nie oznacza, że kończy się wszystko. To jest nasza chrześcijańska nadzieja. Chrystus zmartwychwstał, a miłość zawsze wiąże się z trudem, z wyrzeczeniem, z bólem, z cierpieniem, a
bo to jest zarówno miłość małżeńska, jak i miłość rodziców do dzieci, dzieci do rodziców. To jest wielka szkoła, która potem na końcu naszego życia pozwoli, żebyśmy spotkali się z pełnią miłości. Zresztą mówi Pismo Święte, że po tamtej stronie nie będzie już bólu i łez i cierpienia. Ale tak to jest. To jest skutek grzechu pierworodnego, skutek możliwości wyborów, jakie mamy, skutek wolności. Jednej rzeczy Pan Bóg nam nie może odebrać, bo byłby sprzeczny sam z sobą, mianowicie wolnej woli. Miłość zakłada wolność. Inaczej Pan Bóg miałby robotów zaprogramowanych. Pewnie byłoby mu łatwiej, ale nie byłaby to miłość. Jestem głęboko przekonana, że przynajmniej tak rozumiem Ewangelię i jeszcze nikt poważny w Kościele tego nie sprostował mi osobiście. Mianowicie dialog, rozmowa i słuchanie i spotkanie z drugim człowiekiem pozwala przede wszystkim nam wzrastać, dlatego że może się okazać, że ten drugi człowiek, który należy do partii, której właśnie w tej chwili nie znosimy, jest człowiekiem, może nas czegoś nauczyć i możemy się z nim nie zgadzać, ale może nam coś pokazać, albo naszą własną słabość, albo też wielkie dobro, które w nim jest, mimo tego, że uważamy, że mamy na dobro monopol. Bo to jest chyba największa wada, jedna z naszych największych wad nas, katolików, chrześcijan, uważamy, że mamy monopol na dobro. I ja żyję z ludźmi na co dzień, z ludźmi tak różnymi, którzy się ciągle zmieniają i z którymi muszę nawiązać jakieś relacje. Chcę, nie muszę. Głębsze lub tylko chwilowe, że bez zdolności do traktowania każdego człowieka jak brata nie byłoby to możliwe. Oczywiście ci bracia bywają różni, są tacy, którzy walą mnie po łbie i plują mi w gębę, ale to już jest jakby inna bajka. Nie ma kościoła Małgorzaty Chmielewskiej. Kościół jest jeden, katolicki i powszechny. I ja nie mam swojego kościoła, ja jestem jakąś tam, nie wiem, ziarnkiem piasku wśród miliardów moich braci i sióstr w kościele katolickim, a także poprzez wiarę w tego samego Jezusa Chrystusa z wieloma innymi kościołami i wierzącymi chrześcijanami innych wyznań, a także, jak mówi Sobór Watykański II, ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy starają się żyć miłością według swojego sumienia, choć może nie dane im było poznać Chrystusa lub też nie dana im została łaska wiary. Więc ten Kościół jest fantastyczny, ale bywa także czasami paskudny, zwyczajny. Osobiście mogłabym dorzucić jeszcze parę innych scenek, które spotkałem w życiu w Kościele. Natomiast to, co jest chyba ważne, to jeżeli potrafimy wykorzystać ten film i informacje, jakie szeroka rzesza widzów, w tym duża część ludzi wierzących przyjęła, w tym również kapłanów, to najzwyczajniej w świecie otrząśnijmy się, zacznijmy żyć Ewangelią. Tak rzeczywiście bywa. Oczywiście pewne rzeczy w tym filmie są przerysowane, ale może tak nie do końca i nie wszystkie. To mnie nie przeraża, dlatego że w kościele moim żyję już bardzo długo i ze względu na to, co robię i jak żyję, mogłabym dorzucić z czystym sumieniem jeszcze parę numerków, które może by przebiły te, które są pokazane w filmie Claire. No i co z tego? Z tego tylko wielki ból, oczywiście. Ale to mnie absolutnie nie wyrzuca, ta świadomość z tego kościoła, aczkolwiek oczywiście to boli.
Boli tak, jak bolą moje grzechy, cały Kościół i antyświadectwo, które bardzo często każdy z nas daje. Marzenia są bardzo przyjemne. Oczywiście siostra Małgorzata Chmielewska, jak zawsze, potrzebuje pieniędzy. To jest, nie można być dobrym Samarytaninem, nie mając pieniędzy, jak mówiła Margaret Thatcher. Proszę zwrócić uwagę, że dobry Samarytanin musiał mieć kasę, bo jeszcze zostawił na ewentualność, że wydatki tego karczmarza będą większe niż to, co zostawił, czyli był człowiekiem zamożnym. A przynajmniej poświęcił na to dużo pieniędzy. Ale tak naprawdę moim marzeniem jest, żebyśmy tu w Polsce, w polskim kościele starali się budować społeczeństwo, w którym najsłabsi będą mieli swoje miejsce, nie będą obiektem naszego miłosierdzia i wrzucania na zbiórkę odzieży z użytych czapek, ale będą mieli swoje godne miejsce, przede wszystkim w kościele, bo od tego trzeba zacząć. Ludzie słabi to są nasi bracia, to nie jest obiekt naszych emocji i współczuć, i miłosierdzia w złym sensie, litości, bo miłosierdzia tak. A więc muszą być traktowani jak bracia. Czyli krótko mówiąc, tak jak mówił święty Jan Paweł II, to od nich musimy się uczyć miłości.